Dzień dobry, sobota, a ja taki ładny, czerwony, bo z buta przyszedłem, bo samochód postawiłem i w ogóle do mechanika, ale w ogóle strasznie dużo konsternacji wywołał ten mój poprzedni wpis na blogu. We vlogu tego nie ma, ale na blogu jest, że się zastanowiłem w rozmowie z koleżanką, że ona powiedziała, że o, nikt w podstawówce tutaj nie wiedział. No i ludzie się oburzyli, że jak to, przecież my jesteśmy z podstawówki i wiedzieliśmy, no i w sumie racja. Tak nie pomyślałem do końca. Po prostu samo stwierdzenie mnie tak zaskoczyło i wspomniałem o tym, ale myślę, że nie ma co się jakby spinać z tego powodu, nie? Że no, ja mam ten swój kanał i tak dalej, bo mam. No ale umówmy się, no to tam znajomi oglądają, tam babcie, dziadkowie i nikt więcej i żadną gwiazdą nie jestem i się nie czuję. Nikt nie ma obowiązku wiedzieć, nie? Zdziwiło mnie po prostu, że przy takiej otwartości i publiczności gdzieś tam to do osoby znajomej, którą się gdzieś tam widuje, nie dotarło, która jest na Facebooku i może widzieć, choć nie musi widzieć linki i swoją drogą. A najśmieszniejsze jest to, że tłumaczyła się osoba jakby... Czy nie widzę powodu, żeby się tłumaczyć czy wyjaśniać, ale osoba, o którą nie chodziło, tak? Zbieg okoliczności. Także chill out, spokojnie, luz, fajnie. Nie, ja... Jezu, nie wiem. Głupio mi teraz z tego powodu, że tak napisałem, bo te reakcje są takie... Ja nikogo nie chciałem obrazić. Teraz ja się tłumaczę. Nikomu nie chciałem sprawić żadnej przykrości, ani nic takiego. W ogóle, nie wiem, wydaje mi się nieistotny temat. Także, no, idziemy dalej z naszymi życiami, nie? Ja to ja i jako ja czasami mam przemyślenia różne, kwadratowe i podłużne. I tak chciałbym zobrazować, jak to powiedzieć, żeby nie stracić tych paru groszy z reklam. Jak głupim, chciałem użyć słowa na P, pomysłem jest szkoła w ogóle, koncepcja szkoły takiej jaka teraz, tak? No bo co ma na celu chodzenie do szkoły? Żeby się to dziecko rozwijało, nie? No więc teraz przyłóżmy to jeden do jednego. Tymonku, od teraz będziemy ci stawiać oceny. Myślę, że jadłeś nieźle, ale wiesz, no możesz się poprawić, czwórka. I on dzięki temu się lepiej rozwinie, bo będzie miał ewaluację, że je na czwórkę, a kupę zrobił na 3 z plusem. Albo... na 5 albo na coś tam. Choć bardziej debilnym pomysłem jest to, że rodzice na przykład przywiązują wagę i wysyłają dzieci do szkoły i mówią: słuchaj, musisz mieć dobre oceny. To jest kompletnie durne, głupie, nienormalne, bezsensowne. Nie musisz mieć dobre oceny. Co to jest ocena, nie? To jest: ja dzisiaj obejrzałem program w telewizji i on mi się nie podobał i oceniam go źle. No i co? To w ogóle nie służy rozwojowi ani niczemu. No uważasz, że jak będziemy Tymonkowi wystawiać oceny za to, co robi, to będzie jakoś lepiej, że ten nasza ten... Ta ocena jest po to, powinna służyć temu, że jak widzimy, że ocena, że ktoś ocenia to subiektywne zdanie jego, chociaż ja wiem, teraz się tworzy mnóstwo opisów, żeby to było jak najbardziej obiektywne. Tam progów, wymagań w ogóle, ale ocena oznacza tylko to, że ktoś ocenia, że coś nie zostało dostatecznie się nauczone, więc co z tym trzeba zrobić? No pomóc dziecku, żeby się nauczyło, żeby się rozwinęło. Taki jest tego cel. A nie jakieś wartościowanie człowieka na podstawie tego, jak drugi człowiek ocenia to, co on w tym okresie czasu zrobił. Strasznie głupie. Nie?
O, ślicznie, bekło, czwórka z plusem normalnie, tak? O, jak oczko otwiera. No. Gdzie jest słonko, kiedy śpi? Zapyta nikt z was. A ja wczoraj byłem na występie Czesława Mazila, który w gościńcu Kolicha wystąpił ze swoim stand-upem. Swoją drogą zaskakujące jest to, że tak z 50%, 60 może, osób nie wiedziało do końca, na co przychodzi. Nie wiedzieli, że przyszedł na stand-up. Po prostu przyszli zobaczyć tego gościa z telewizji, bo słyszeli, że on jakąś tam piosenkę śpiewa i się rozglądali. To co on gadał, będzie? Gdzie piosenki? Ja w sumie przyszedłem, żeby się spotkać ze znajomymi, bo w ogóle nie planowałem wyjść, ale... no. Mateusz. Pozdrawiam. Dał znać, że będą i że jest okazja, no i tak, no. Tak. To było wczoraj, ale nic z tego nie nagrałem. Natomiast dzisiaj trafiłem na bardzo ciekawą inicjatywę. Link dam pod spodem, bo... No, nie pomyślałem o tym. Myślenie to nie jest moja mocna strona. Przynajmniej dziś. Fajna inicjatywa powstaje pod Kutami. Jeszcze do końca nie obczytałem tego wszystkiego. Nie spotkałem się z ludźmi, chociaż no, jak się uda, to się uda. W każdym razie chodzi o to, że ktoś już nawet kiedyś w komentarzach wspominał o tym temacie, że żywność ma coraz gorszą jakość, nawet jeżeli żywimy się tylko pokarmami roślinnymi, nawet jeżeli staramy się być tylko weganinem, no to jest kiepsko, bo generalnie wszystkie te na przykład warzywa czy owoce mają dużo, dużo mniej wartości odżywczych niż miało to miejsce kiedyś. Jest dwójka ludzi, która w Kutach chce utworzyć taką hodowlę ekologiczną i no, według tego, z czym się zapoznałem do tej pory, no to mają sposób na wyhodowanie tej roślinności w jakiś właśnie sposób nie wyjaławiający gleby, bez użycia maszyn rolniczych, jakoś, nie wiem, super, hiper ekologicznie, bez nawozów, bez nie wiadomo czego. I no, wręcz powiedziałbym, że może nawet dość buńczucznie, aczkolwiek zgaduję, że to dlatego, że są dość pewni swoich jakby swojego projektu. I zaczekają się, że po 4-5 latach hodowli te warzywa będzie można uznać wręcz za żywność leczniczą. Tyle będą miały wartości odżywczych i składników. To w ogóle projekt się nazywa Trawnik przez V. To tyle pamiętam, nie pamiętam adresu strony, ale to pod spodem.
I ten. I co jeszcze? Aha. Właśnie. Czy to nie jest ciekawe? Moim zdaniem jest. Ja trzymam kciuki. Fajnie by było. W ogóle to fajnie. Właśnie to najbardziej mnie nurtuje. Co się muszę dowiedzieć, to czy państwo chcą utrzymać tajemną wiedzę dla siebie, czy dzielić się ze światem. No. Myślę, że sporą część z was też zainteresuje zdrowa, ekologiczna, niczym nieskażona żywność. Tak jest. A tymczasem jutro w Kalu nie ma prądu. Od godziny 8 do godziny 15, jak nie ma w Kalu prądu, to jest problem, dlatego że przynajmniej u nas jest problem. Trzeba było rozwiązać ten problem zakupem agregatu. W każdym razie wszystko chodzi na prąd, woda chodzi na prąd, bo jest pompa wodna, tak, ogrzewanie. Przynajmniej częściowo chodzi na prąd, bo też od pieca olejowego ciepło rozprowadzają pompy wodne po kaloryferach, więc i noworodek w domu. A tego prądu ma nie być od 8 do 15, zdaje się, jak na ogłoszeniu było napisane. O, nawet mam. Od godziny 8 do 15, tak. Następnie przerwa w dostawie energii elektrycznej z uwagi na konieczność wykonania prac na urządzeniach elektroenergetycznych w następujących miejscowościach. I tu jest długa lista. W następujących miejscowościach. Kal. Długo by wymieniać, prawda? Więc na tym skończę jutro dzień. Pewnie vlog nie wyjdzie, bo no. Mało czasu, ale dzisiaj za to jaki długi. Dwudniowy. Także do wtorku pewnie. Ja we wtorek nagram, więc do środy. Cześć.